Trudny czas dla huty przeszedł. Tymi słowami Jarosław Górczyński chciał uciąć spekulacje dotyczące złej kondycji Celsy Huty Ostrowiec. Produkcja idzie pełną parą, eee, zaczynają coraz więcej zamówień dostawać, więc to mnie uspokaja. Myślę, że konkretne wyniki będą przedstawione na Dniu Hutnika w maju. Ubiegły tydzień prezydent Ostrowca zakończył spotkaniem z mediami, na którym poruszył innymi temat rozmów, jakie odbył z właścicielem Huty Celsa, Franceskiem Rubiralta Rubio oraz prezesem Villaseką. Odbyliśmy cykl spotkań z panami dotyczącymi spraw bieżących i spraw na linii miasto-Huta. I w drugą stronę hutatelsa ostrowieca sprawy, w których miasto może wesprzeć. Na spotkaniach omawiano wpływ tak zwanego odwróconego obciążenia na sytuację w hucie. Wprowadzony niedawno przez Sejm odwrócony VAT ma zapobiec oszustwom, które narażają na gigantyczne straty nie tylko budżet państwa, ale również same huty. Produkcja dla nich przestała być opłacalna, bo na rynku znalazły się dużo tańsze wyroby oferowane przez tych, którzy nie płacą podatków. Udało się doprowadzić do tego, że sejm bardzo szybko przyjął tą uchwałę i że dzisiaj możemy skorzystać z tego dobrodziejstwa i huty na terenie naszego kraju widzą pozytywne efekty i to pozwala na to, że ta produkcja znajduje nabywców do tej pory sprzedawcy, którzy chcieli oszukać fiskus, naliczali VAT, nie wpłacali go do urzędu, a następnie znikali. W myśl nowego rozwiązania podatek VAT odprowadzają tylko nabywcy produktu. Prezydent przekonuje, że teraz sytuacja Celsy będzie już tylko lepsza. Koniunktura gospodarcza, która w tej chwili rysuje się przed nami, nowa perspektywa powoduje, że będzie zwiększone zapotrzebowanie na wyroby hutnicze na stal, co z kolei powinno się przyłożyć na zyski i na pracę pracowników i mam nadzieję również na ich pensje. Jarosław Gurczyński uważa, że Celsa potrzebuje partnera stabilnego i pewnego, a takim według niego jest Ostrowiec Świętokrzyski. Kupienie, przejęcie przez gminę terenów, przy hucie no pozwala też na to, aby argumenty w rozmowie były po stronie miasta. To kluczowe deklaracje nie da się zaprzeczyć temu, że huta w naszym regionie to jeden z największych zakładów pracy, który wpływa na inne lokalne przedsiębiorstwa oraz jest źródłem utrzymania wielu mieszkańców. Właściciel huty miał zapewnić prezydenta, że właśnie dla nich, pracowników, warunki ulegną poprawie.